Witam Państwa serdecznie w jednym z ostatnich odcinków studia festiwalowego. Moimi gośćmi są dzisiaj prezydent Świdnicy, pan Wojciech Murdzek i ponownie dyrektor Festiwalu Reżyserii Filmowej i pomysłodawca tej imprezy, pan Stanisław Dziernieko. Dzień dobry. Panowie, a właściwie do pana prezydenta, który pierwszy raz gości w naszym studiu, mam pytanie. Czy jest pan kinomanem? Umiarkowanym, czyli nie przechodzi to w nauk, stety czy niestety, ale jak już to z przekonaniem. Skoro nie jest pan kinomanem, to dlaczego, co pana przekonało do tego, że zgodził się pan kilka lat temu na to, żeby właśnie w Świdnicy zaczęto tworzyć festiwal reżyserii? To inaczej, bo historia była trochę inna. Nie tylko, że się nie musiałem zgadzać, tylko ja pewne zdarzenia wymusiłem, czyli mieszkańcy mówili, nie ma kina, lipne kino z dawnej epoki, jakiś poważny mankament miasta. I wtedy ja dyrektorowi Świdnickiego Ośrodka Kultury zaproponowałem, że umieścimy pewną kwotę w budżecie. On powinien kupić sprzęt do odtwarzania takiego multimedialnego, bo kina z teatru nie zrobimy i nasz teatr zaczął być kinem. Tak? I na to wszystko pojawił się pan Stanisław Dziernieko. Pojawił się pan Stanisław i zaczęliśmy już konspirować dalej. Panie Stanisławie, pytanie do pana teraz. Dlaczego pan przyjechał z tym pomysłem do Świdnicy? To znaczy, to było tak. Pan prezydent powiedział, było tak, ja też dopowiem, jak to było. Pamiętam, że zaproponowałem miastom, które nie mają takiego kina z prawdziwego zdarzenia i są pozbawieni dostępu do repertuaru premierowych filmów, a pamiętam, że zajmowałem się wtedy właśnie dystrybucją między innymi filmów takie, które nie mają szerokiej dystrybucji. Zwróciłem się do kilku ośrodków kultury, że moglibyśmy tam stworzyć coś takiego na wzór właśnie kina. I Świdnica się wyróżniała na tle tych wszystkich miast i ośrodków kultury, które odwiedziliśmy. Ale tutaj, czym się wyróżniała? Czym się miała wyróżniała? Ekran i sprzęt do projekcji? Nie. Atmosferą samą. Po pierwsze, wspaniali ludzie, pełna widownia. To jest to, co jest potrzebne w kinie, bo to się robi dla widzów, dla publiczności. Czyli bardzo mądre pytania z widowni. Piękne miasto, niezwykle urocze, niech pan nie słucha, panie prezydencie, władze miasta. I to wszystko właśnie się złożyło na to, że zrobiliśmy ten festiwal właśnie tutaj. Panowie, ale wróćmy do tych początków, bo teraz już mamy festiwal, szóstą edycję. A jednak początki były trudne i wszyscy dobrze to pamiętamy. Pan Stanisław, zwłaszcza pani. Pan Stanisław borykał się z krytyką mediów, w tym moją. Pan prezydent borykał się i nadal się pan boryka z radnymi, którzy bardzo skrupulatnie rozliczają Festiwal Reżyserii Filmowej. Jakie argumenty w tej chwili, przy końcu tej szóstej edycji, panowie mają dla malkontentów? My tu dużo z naszymi gośćmi o malkontentach mówimy, więc i z panami chciałabym na ten temat porozmawiać. Znaczy ja myślę, tak wracając do historii, że no to nie było łatwe, bo że tak powiem, suchej nitki na mnie nie zostawiono po pierwszej edycji, już nie będę jakby wracał. Na mnie też, panie prezydencie. I byłem pewny, że to jest dobry pomysł, że trzeba przetrzymać to wszystko, wykazać konsekwencje. No, najwyżej po kolejnej edycji być może, że powiedzieć, poddaję się, ale byłem przekonany, że nie będzie takiej potrzeby, że to musi zafunkcjonować. No i ta determinacja taka jakby wbrew, myślę, że dobrze zrobiła nam wszystkim. A w tej chwili nawet nie chciałbym używać argumentów, bo myślę, że prawie 18 tysięcy wejściówek odebranych, to mówi samo za siebie. Fakty niech się bronią, bo przecież festiwal jest właśnie dla widzów. Panie Stanisławie, pan przetrzymał te trudne początki.
No ciężko było. Powiem, że nie przespane noce, podobnie jak i teraz, ale teraz z zupełnie innych powodów. Teraz nie przespiam nocy. Żona wczoraj o godzinie pierwszej mówiła, że no już najwyższy czas pójść spać. Pisałem jeszcze akurat scenariusz gali kończącej dzisiejszy festiwal. I o godzinie 4 rano obudziła się i mówi, że no może już w końcu pójdziesz do łóżka. Ja mówię, ja już wstałem. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki okres. Przetrzymać. Ja wiedziałem, podobnie jak prezydent tutaj wcześniej powiedział, ja wiedziałem, że ten festiwal zrobi furorę. Ja miałem wewnętrzne przekonanie. Ponieważ po pierwsze, takiego festiwalu poświęconego ocenie pracy reżysera nie ma na całym świecie. Po drugie, to są klimatyczne festiwale, takie, o których mówią reżyserzy, którzy sami wręcz wpraszają się na tę imprezę już teraz. Nawet nie muszę ich zapraszać. Oni sami do mnie dzwonią i pytają, Staszek, kiedy będzie kolejna edycja, bo muszę sobie w grafik wpisać, prawda? Także ja wiedziałem, że jesteśmy skazani wręcz na sukces. Myślę, że inspiracją dla tego, że powstało kino wielosalowe w Świdnicy, był również festiwal. Panie Staszku, ja od krytyki zaczęłam 6 lat temu i te 6 lat się znamy pewnie dzięki temu i nie pozwolę panu popaść w samozachwyt. To zawsze trzeba dążyć do doskonałości, więc wiemy, się z panią że jest świetnie. Pani Anitko, ja się z panią zgadzam. Jeżeli ktoś myśli, że zrobił coś w 100% dobrze, to jest idiotą. Ale właśnie chcę trzeba coś dążyć zapytać. Do doskonałości. Chcę zapytać o pomysły na to, żeby festiwal się jeszcze bardziej rozwijał, żeby tych gości było jeszcze więcej i żeby, bo istnieje niebezpieczeństwo, że się zamknie w tej formule i no poza nią nie wyjdzie, prawda? No więc właśnie ja na tym bardzo intensywnie myślę. Tutaj no już muszę powiedzieć, no dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale to też właśnie do pana prezydenta musi się wiązać z pewnymi... Ja mówię tutaj tylko i wyłącznie w kontekście promocji miasta, bo moim marzeniem jest wyjść z tą imprezą dużo szerzej, prawda? Czyli w Polskę i być może dalej. Na tym mi bardzo zależy, bo impreza już się, powiedzmy, tutaj nie musi reklamować. Ona jest znana, ona jest rozpoznawalna. No właśnie, promocja to są pieniądze. Ja nie jestem dżentelmenem, więc mogę z panami porozmawiać na temat pieniędzy. Rozmawialiśmy z panem Stanisławem przed samym festiwalem, panie prezydencie, o proporcjach budżetów dwóch festiwali, Era Nowe Horyzonty, który na 10 dni, tak, panie Stanisławie, ma 10 milionów. Nasz festiwal w tej chwili, ile kosztował miasto? 240 tysięcy złotych. Pan rektor musi wiedzieć, bo on musi liczyć te wszystkie rachunki, żeby później się ze z nami. I pan mimo wszystko się z tej kwoty tłumaczy co roku. Znaczy ja myślę, że rzeczywiście no, nie są łatwe czasy dla samorządu, w związku z tym ja się nie dziwię, że dyskutujemy o środkach, natomiast myślę, że no, nie ma w tej chwili żadnego wydarzenia, żadnej imprezy, która by gromadziła tak wiele tysięcy osób i mieszkańców i gości. No i w tych proporcjach, ile tego typu wydarzenia kosztują, no to pokazujemy, że robimy to super oszczędnie. I tym optymistycznym akcentem zakończył naszą rozmowę. No pani Anitko, nie zapytała mnie pani, kto wygrał w tym roku. No nie mogę pana zapytać. Może mnie pani zapytać, to ja nie mogę odpowiedzieć. Po to, żeby mógł pan Stanisław powiedzieć, nie mogę odpowiedzieć. Panom dziękuję. Moi gośćmi byli prezydent Świdnicy Wojciech Murzek i dyrektor, producent festiwalu Stanisław Dzierniejko. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy.